Hej na was wszystkich, ja jestem Blayfox, a dzisiaj przygotowałem dla was top 5 wydarzeń oraz faktów, przez które fabuła FNAF może być kontynuowana w przyszłości. Na początku tego odcinka przypomnijmy sobie o tym, że Scott prawdopodobnie kończy swoją przygodę z tworzeniem FNAF-a po wypuszczeniu Ultimate Custom Night i później sprzeda prawa autorskie do FNAF-a całkowicie innej osobie, która albo będzie rozszerzała fabułę FNAF-a, albo może być też taka ewentualność, że może stworzyć całkiem inną historię, rozgrywającą się, czy nawet pokrywającą z wydarzeniami i zakończeniami z FNAF-a Scottowego. Ale w tym odcinku skupmy się na tym, w jakim kierunku nowy stwórca może pójść, aby rozszerzyć trochę fabułę oryginalnej historii FNAF-a. Miejsce piąte. Przeżycie Leftiego i w nim marynetki pożaru we FNAF Simulator. Zacznijmy od najczęściej zadawanego pytania podczas endingu z FNAF Simulator, kiedy widzimy scenę, gdzie wszystkie animatroniki się palą i widzimy tam wszystkich oprócz Leftiego, w którym jest, jak wszyscy doskonale wiemy, marynetka. I tu można się zastanawiać, czy marynetka w Leftim przeżyła ten pożar i uciekła, czy nie. I jeśli tak, to co się później może dziać po ucieczce marynetki z lokalizacji? Może by chciała zakończyć pewnie niedokończone sprawy, albo jeszcze coś innego, i może w przyszłych odsłonach gry, jeśli nadejdą, może dostaniemy odpowiedź na to pytanie. Jeśli rzeczywiście marynetka przeżyła pożar i nie odeszła z innymi animatronikami. Miejsce czwarte. Animatroniki przeżyły pożar we FNAF Simulator, bo Remnant nie przestał działać. Po podpalaniu pizzerii z FNAF 3, Spinstra przeżywa pożar i udaje mu się uciec z lokalizacji. I jak niektórzy mogli to zauważyć na bluescreenie we FNAF Simulator, kiedy dowiadujemy się, czym jest Remnant, skąd pochodzi i ogółem, możemy się dowiedzieć, że Remnant po styknięciu z ogniem może przestać działać. Właśnie, może, ale nie musi. Tak samo jak w przypadku, kiedy Spinktrap ucieka z lokalizacji z FNAF 3, tak samo w najnowszej części gry animatroniki też mogły uciec, mimo to, że po zakończeniu możemy zobaczyć nagrobki z imionami osób, które opętały animatroniki. Nie muszą one oznaczać tego, że dusze opuściły animatroniki, tylko może miały te nagrobki na celu pokazać nam, kto siedzi w animatronikach, które możemy zobaczyć we FNAF Simulator. Ale jest to tylko moja teoria i może być całkowicie na odwrót. Czy przyszły twórca FNAF-a zacznie ingerować to? Tego dowiemy się w przyszłości. Miejsce trzecie. Historia Candy Cadeta we FNAF Simulator. Pewnie większość z was słyszała opowieści Candy Cadeta podczas przechodzenia FNAF Simulator. A jest ich trzy. Historia kobiety, która chciała uwolnić wszystkie dzieci, spawając kilka kluczy w jedno. Historia mężczyzny, którego dzieci zamordowano i później szył ciała dzieci w jedno. Oraz historię chłopca i głodnego węża. Każda z historii ma duże nawiązanie w fabule FNAF-a. I jest to możliwe, że w przyszłości nowy twórca FNAF może to wykorzystać w następnych częściach gry, jeśli będą. I może wtedy to nawiązywać do gameplayu, albo do minigierek pomiędzy lub w trakcie nocy, lub w easter eggach. Możliwości jest wiele, ale czy nowy twórca to wykorzysta, możemy się tylko domyślać. Miejsce drugie. Historia matki głównego bohatera z FNAF 4 i zarazem żony Williama Aftona. Jeszcze przed wypuszczeniem przez Scotta FNAF 4 istniała bardzo ciekawa teoria i dosyć popularna, że marynetka jest matką jednego z zabitych dzieci, która zostaje zabita również przez mordercę. I po wyjściu z FNAF 4 przez większość społeczności FNAF-a zmieniło swoje zdanie i zaczęło uważać, że główny bohater z FNAF 4 jest właśnie marynetką. Ale później we FNAF Simulator Scott pokazuje nam, że się myliliśmy i widzimy, że marynetka to całkiem inna osoba, która okazuje się córką Henry'ego. Kiedy zastanowimy się nad ogólną fabułą gry, możemy się łatwo zorientować, że nie ma tam mowy o matce braci z FNAF 4 i zarazem żony Williama Aftona. Nie wiadomo, co się z nią stało, czy istniała gdzieś obok, kiedy Fredbear zabił jej dziecko, czy może przedwcześnie zmarła. Nikt do tej pory o niej nie słyszał. Ale nawiązaniem właśnie do niej może być prawdopodobnie serial, który możemy
możemy zobaczyć we FNAF Simulator, gdzie widzimy, jak osoba podobna do Purple Guy'a kłóci się prawdopodobnie z narzeczoną o tym, że jest nieodpowiedzialny i nie dba o własnego syna, do którego się nawet nie przyznaje. Ale wkrótce historia kończy się dosyć dobrze i nigdy więcej o nich nie słyszymy w kontynuacji gry. Może jest to nawiązanie do historii właśnie matki, ale nikt nie jest tego do końca pewien i nie wiadomo, czy nadchodzące FNAFy mogłyby się właśnie na tym skupić. Miejsce pierwsze, odwiedzenie pizzerii, gdzie dokonano morderstw. Pewnie nie jedna osoba interesująca się FNAFem chciałaby zobaczyć jedną z części FNAFa, kiedy pojawiamy się jako stróż nocny w pizzerii, od której praktycznie zaczęła się cała główna fabuła gry, również z incydentami z gazet, które możemy zobaczyć we FNAF 1, oraz kiedy istniała mangl pod nazwą Toy Foxy i na scenie były animatroniki, które możemy zobaczyć w pokoju z częściami do animatroników we FNAF 2 na kamerach. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy motyw na kolejną część gry, gdzie dostajemy wytłumaczenie na niektóre luki w fabule gry. A co wy myślicie na ten temat? Swoje opinie piszcie w komentarzu, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taka odskocznia od teorii pytań wam się podoba i że w końcu, po takiej długiej nieobecności topek, ta wam się akurat spodoba. A ja się z wami żegnam, więc na razie, trzymajcie się, cześć!